gra. Kurwa, już nie mogę normalnie. Ja z papieros. Zgadza się. Tak, a nie jak to świni w koridorze. Ale to spokojnie, panowie, co wy chcecie kolejne? Jak to? Nie spokojnie, tylko normalnie, bo wchodzi pan, wchodzi się pan. Wchodzi nawet nie tego, temu panu nie ten, tylko ja nie wykonuję żadnych czynności, pan się nie... Tak się załatwia sprawę. Ile pan ma na miesiąc po pracy? W Warszawie byłem... Pan na samym roku trudno. Proszę pana tylko, żeby chodzi, bo później będą skrywać monitoring, żeby się nie czepiali. Dobra. Tylko żebyś nie stawać na pasach. Aha, o to panu chodzi. Chodzić po prostu, nie stawać i chodzić. A panowie... Tak nie można wysłać. Jest pan.
Rolnicy, dojechaliśmy tak jak żeśmy obiecali. Wiadomo, że trochę była droga, jak to się mówi, trochę przez mękę, ale pewne były utrudnienia, które dziękuję wam bardzo jeszcze wszystkim, że rzeczywiście była ta dobra dyscyplina. Ronda są obstawione tak, jak powinni być. Prawdopodobnie jeszcze do mojego Rudnika grupa pojedzie tutaj, zobaczymy z placu Stycznia. Serdecznie witam. Witam przede wszystkim was, rolniki, rolniczki i witam koła gospodyń. Naprawdę koła gospodyń, bo rzeczywiście oni nam pomagają. Witam tam tych sponsorów. Ja później na gdzieś o godzinie 16 to przedstawię tych sponsorów, którzy rzeczywiście nam dali jedzenie, dali, jak to się mówi, spanie, bo wiadomo, że zostajemy jutro do godziny 15, nie? Są pewne ustalenia, do końca nie powiemy. Ja teraz, żeby tutaj nie przedłużać, przedstawię naszego przewodniczącego całego tutaj zgromadzenia. Pana, proszę, panie Dawidzie. Także słuchajcie, witam tak samo. To jest współorganizator tutaj naszego protestu. Bardzo się cieszę jako teraz szef przewodniczy, ja jestem jako organizator. Także jeszcze raz się bardzo cieszę, że wspólnie żeśmy tutaj dojechali, panie Dawidzie. Witam jeszcze tak pana starostę, witam tutaj radnych powiatowych, witam wójtów, burmistrzów, witam, nie wymienię, bo nie wiem ilu tutaj jest, ale witam wszystkich z naszego powiatu grudziąckiego. Witam was rolnicy z innych gmin. Witam tak samo, wiecie, Kisielice, bo z Kisielic widziałem, że przyjechali. Witam, że z Gardei, tak samo rolnicy, witam was. I cieszę się, brawo, brawo dla tych, co dojechali. Tak, brawo, brawo dla sąsiadów. Cieszę się, żeście się zorganizowali, naprawdę, bo to jest nasz wspólny interes. Dlatego jeszcze chwilę oddam tu panu Dawidowi, przewodniczącemu tego zgromadzenia i później odczytamy, żeby o co walczymy, o co się spotykamy i jak wiecie, i będzie petycja odczytana do tego prezydenta, do premiera i do ministra. I jedna petycja idzie do Brukseli, który osobiście zawożę, bo ja jutro wylatuję wieczorem do Brukseli na to spotkanie, tak jak już mówiłem, bo jako samoobrona prowadzimy z Polski te całe, jak to się mówi, jako przedstawiciele związków zawodowych, to ja będę to prowadził, przedstawiał nasze tutaj te sytuacje i postulaty. Także chcę, żebyście państwo tutaj naprawdę dzisiaj mogli się wypowiedzieć jeszcze, bo może jakiś postulat ominęłem, ale bym prosił o ciszę, żeby nie było tak, jak żeśmy tam mieli w Grudziądzu, w tym starym realu, że niektórzy później wiedzieli, że o to protestowali. No wiedzieli, że tam o ład, ale resztę nie, bo mamy, słuchajcie, punkty, które się dotyczą Unii Europejskiej, ale mamy punkty, które się dotyczą tutaj naszych krajowych. I na pewno pan minister musi te pewne sprawy zrobić. My chcemy koniecznie, żeby ustalił terminy, bo jak nie będą terminy ustalone teraz w ciągu 14 dni, to niestety zdecydujemy jako związki zawodowe, bo jak wiecie, wszystkie związki zawodowe protestują. Ja tutaj nie chcę nikogo wymieniać, ale wszystkie związki, żebym kogoś nie pominął. Także protestujemy i chcemy, żeby pan minister rolnictwa punkty można niektóre rozwiązać. Naprawdę można rozwiązać i mi się wydaje, dialog jest potrzebny dzisiaj, a tutaj, że my jesteśmy po to, bo wiadomo, że Unia co robi? Chce nam robaki wcisnąć. Wiecie, pod Wrocławiem tu kolega właśnie jest też z województwa łódzkiego. Pod Poznaniem jest, rozumiesz, znaczy pod Wrocławiem jest duża już fabryka przygotowana do produkcji robaków i raczej przetwarzania ich na do jedzenia. No ludzie, już jest przygotowana. Także wiecie, jak niektórzy tutaj są nasi i to są nasi przedsiębiorcy, nasi, jak to się mówi, kupujący. Dzisiaj wiecie, kto kupował zboże i tak dalej. Przykro to jest powiedzieć, że dużo firmy takich, które miało pomagać rolnikom, nawozy podrożały, wszystko, środki podrożały, a zboże było kupowane bez cła. Po 300 zł była pszenica kupowana, wiecie, ta techniczne, te zboże techniczne, to jest skandal. I dzisiaj wam powiem, cieszę się, żeśmy naprawdę tutaj się spotkali i będziemy do jutra, będziemy tak protestować, żeby po prostu udowodnić, że nie damy się, jesteśmy rolnikami. I chwała tutaj, że widzę tyle młodych rolników, bo naprawdę was jest nadzieja. Jak my, to jest nasze, jak to się mówi. Ja powiem tak, może powiem z jednego filmu, ale nie dokończę. Tam, gdzie my, to nasza granica. Wiecie, co się na Ukrainie dzieje. Ja w poniedziałek byłem w Dortmundsku. Akurat rozbijali, akurat to był skandal. No bo niestety, nie dało rady, za mało nas tam było, ale dużo dziękuję tu niektórym, którzy jechali z naszego województwa, z ościennych wojewód, że tam pomagają, wiadomo, zapory będą, ale minister musi podjąć jedną, jedyną decyzję. Musi dla tych skupujących tu w Polsce podatek taki akcyzowy stawić,
żeby była ta pszenica droższa, czy ten kukurydza. Dzisiaj kukurydza idzie, znaczy pszenica idzie dzisiaj z Ukrainy za 106 euro. Pytam się, wiecie, za takie ceny mamy sprzedawać? I dlatego też niech podniesie, że jak u nas opłacalna cena jest 1200 zł, to jest minimalna opłacalna, do tej kwoty, żeby się nie opłaciło tym sprowadzać. Bo inaczej nie damy rady, bo będą kombinować. Idzie przez Litwę, wracane, idą papiery, że idzie papier, że idzie do Holandii, a przewoźnik nawet nie dojeżdża w naszym rejonach, nawet Kujaw, zostawia, ma już fakturę, wraca, jako że jest holenderskie zboże, czy litewskie. Do tego nie może pozwolić, dlatego dobrze, jak wiecie, jakieś gdzieś tu przemyty, proszę zgłaszać, czy do mnie, czy ewentualnie do innego związku, który to szefowie, żeby wiedzieli, że to naprawdę jest po prostu maniactwo. Teraz dziękuję, proszę tu może kolegę przewodniczącego o zabranie głosu. Witam serdecznie, Dawid Kotowicz, przewodniczący zgromadzenia. Ja tutaj bym apelował też o spokój i o rozwagę, żeby, no wiadomo, żebyśmy tutaj nie byli karani niepotrzebnie, bo lepiej kupić jakiś sprzęt niż mandaty płacić. A z drugiej strony też prosiłbym do mediów, żeby to nagłośnić, radio, tutaj lokalna telewizja, bo spotkaliśmy się z no, niefajnymi sytuacjami na naszych blokadach, najbardziej koło Reala, że jeździli sobie samochodami po, normalnie po chodnikach i przepychali protestujących rolników. No, to nie o to nam chodzi, nie? My walczymy dla wszystkich, a nie tylko dla rolników. My chcemy, żebyście tak samo jak i my jedli to, co jest nasze, polskie i dobre, a nie jakiś, za przeproszeniem, syf, który sprowadzany jest z Ukrainy. I na tą chwilę myślę, że... I dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Jutro do 15 będzie blokada. Także będą, jak mówił, ustalone, bo 2 godziny ronda są blokowane, przepuszczane i na nowo blokowane. Wieczorem ustalimy także te rolnicy, którzy zostaną, będzie wszystko zabezpieczone i jedzenie, i jest spanie, bo dziękuję niektórym wójtom czy burmistrzowi po prostu, że się zadbał. Tu pan starosta jeszcze przedstawi ewentualnie, jakie ma propozycje pan starosta wobec tutaj nas, nie? Bo jak co, to będziemy stali na nadworzu, no trudno, jeżeli taka będzie wola, nie? A tutaj co wam chciałem powiedzieć, chciałem poprosić właśnie tu panią Olę, która odczyta teraz petycję, się wręczy panu staroście, i poprosiłbym Monikę, która jest organizatorem też, która naprawdę dużo zrobiła. Proszę Monika i Olu, żebyście tutaj przyszli do nas po prostu i odczytasz te po prostu do prezydenta, do tego, do premiera i do ministra. Prosiłbym o to, żeby przeczytała. I słuchajcie, odczytamy jeszcze te postulaty, żeby naprawdę wiedzieliście, bo okazuje się, że czasami lokalne gazety, jak to mówię, brukowe, piszą czasami bzdury, bo są pewne ustalenia. Myśmy u ministra, że tak dokończę, u ministra, jak byłem teraz w czwartek, to było, wiecie co, chciał na nowo robić, że miałem postulaty robić. Ja mówię, panie ministrze, widział ktoś, ja poszłem, miesiąc czasu czekamy, teraz się wziąć trzeba do roboty. Proszę bardzo. My, rolnicy, obywatele Polski, wyborcy, składamy na pana ręce petycję z wnioskiem o jak najszybsze przekazanie jej treści członkom rządu Rzeczpospolitej Polskiej. My, Związek Rolnictwa Samoobrona, od wielu lat walczymy o polskich rolników i polską wieś na różnych szczeblach samorządowych, lecz nigdy sytuacja nie była tak poważna i tak wymagająca natychmiastowej reakcji rządu. Opłacalność polskiej produkcji w ostatnich latach dramatycznie spadła. Uprawa roślin, hodowla zwierząt nie przynoszą już zysków, a jedynie stracą. Co stawia wiele polskich gospodarstw na skraju bankructwa. Zdecydowanie wyższe ceny surowców produkcji rolnej, nawozów, pasz, środków ochrony roślin, drastycznie niskie ceny płodów rolnych w skupach, fala produktów rolnych ze wschodniej granicy, Ukrainy oraz innych państw wschodnich, restrykcje nakładane na rolników przez ograniczające ich swobodę prowadzenia produkcji oraz globalny ekonomiczny destabilizują rynek oraz stawiają pod znakiem zapytania losy całego polskiego rolnictwa. Pokładaliśmy duże nadzieje w działania rządu, lecz zawiedliśmy się. Z biegiem w czasu wciąż nie widzimy żadnych działań zmierzających do poprawy sytuacji. I pomimo wielu wysiłków, jakie ponoszą związki zawodowe oraz rolnicy, mimo środków przekazanych przez Unię Europejską na walkę z kryzysem, sytuacja nadal jest dramatyczna,
a rolnicy wciąż żyją w strachu obec swoich rodzin i gospodarstw. Nie ma polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. Dlatego wnioskujemy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków prawnych i działań zmierzających do stabilizacji sektora rolnego oraz przywrócenia ekonomicznej opłacalności produkcji rolnej. My, polscy rolnicy, domagamy się natychmiastowego wstrzymania importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych niespełniających standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską a innymi krajami. Domagamy się wzmocnienia nadzoru nad tranzytem produktów rolnych przez Polskę, zarówno w ramach transportu drogowego, jak i transportu kolejowego. Domagamy się zakazów przetwarzania i wprowadzania do obrotu zarówno ukraińskich zbóż, jak i innych produktów rolnych, które już trafiły na polski rynek, a stanowią realne zagrożenia dla zdrowia polskich konsumentów oraz nałożenia kar na podmioty, które dopuściły się do tego procederu w poprzednich latach. Domagamy się rezygnacji z założeń środowiskowych wynikających z przepisów prawnych prowadzonych przez Europejski Zielony Ład, rewizji wspólnej polityki rolnej, wprowadzenia zmian w Krajowym Planie Strategicznym w okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027, aby środki europejskie i krajowe były kierowane do wszystkich rolników, a punktacje wniosku opierały się na racjonalizacji profilu produkcji, wieku nabywcy oraz stażu pracy. Domagamy się trwałego odstępstwa od zasad warunkowości zawartych w normie GAEK 7, GAEK 8 i jak najszybszego ustalenia stawek poszczególnych ekoschematów oraz zakończenia realizacji wszystkich dopłat bezpośrednich w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2023 rok w jak najszybszym terminie, najpóźniej do końca marca 2024 roku. Odstępstwa od wszystkich kar nakładanych na rolników w 2024 roku z tytułu braku realizacji zasad warunkowości oraz braku spełnienia warunków poszczególnych ekoschematów. Wprowadzenia stałego systemu dopłat dla rolników do sprzedawanych płodów rolnych w przypadku, gdy wahania cen wpłyną na znaczne obniżenie w formie dopłat do sprzedawanych płodów rolnych wyrównujących cenę do ustalonej minimalnej ceny sprzedaży oraz zmian zasad skupu interwencyjnego w Unii Europejskiej poprzez urealnienie cen, poziomu cen, których osiągnięcie umożliwia realne uruchomienie tego mechanizmu. Wdrożenie środków pomocowych dla sektora hodowli i zwierząt inwentarskich w celu dostosowania do zmieniających się warunków dobrostanowych oraz możliwości kontynuowania produkcji w sytuacji dużych wahań rynkowych. Wyrównanie poziomu dopłat w całej Unii Europejskiej tak, aby w każdym kraju dopłata do 1 hektara podstawowej produkcji była taka sama. Pozostawienia największego terminala zbożowego w rękach polskich producentów. Domagamy się wdrożenia krajowego systemu walki z niekorzystnymi skutkami wystąpienia suszy rolniczej oraz wdrożenia klarownego i sprawiedliwego systemu wyliczania strat suszowych w rolnictwie opartego o pracę lokalnych komisji szacujących straty. Domagamy się rewaloryzacji kwot związanych ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze do poziomu co najmniej 2 zł za litr oraz zwiększenia dopłat do materiału siewnego zbóż do kwoty co najmniej 250 zł. Domagamy się podwyższenia limitu pomocy de minimis z 200 do 300 tysięcy euro, w tym pomocy de minimis w rolnictwie z 20 do 30 tysięcy euro. Słuchajcie Państwo, bo teraz Pani Ola już czyta postulaty. To jest bardzo ważne. Domagamy się zwiększenia limitu pomocy na wsparcie krajowe w postaci kredytów preferencyjnych oraz obniżenia kredytów na zakup gruntów i inwestycje w gospodarstwach rolnych. Wsparcie lokalnych podmiotów skupujących wyłącznie polskie produkty rolne. Inwestycje zwiększające ich potencjał przechowalniczy oraz możliwości skupowe, w tym zwiększenia kwoty przeznaczonej na centra przechowalniczo-dystrybucyjne. Domagamy się również wsparcia sektora produkcji tytoniu oraz podjęcia działań zmierzających do odejścia tworzenia i wdrażania przepisów zmierzających do zakazu uprawy tytoniu w Unii Europejskiej. My, polscy rolnicy, chcemy żyć godnie, otrzymywać godne wynagrodzenie za naszą ciężką pracę na polskiej ziemi. Będziemy z dumą walczyć o naszą przyszłość polskiego rolnictwa oraz podejmować kolejne zdecydowane kroki w celu poprawy sytuacji polskiej wsi. Panie Ministrze, dramatyczne czasy wymagają dramatycznych decyzji. Oczekujemy natychmiastowych działań i jak najszybszej odpowiedzi na nasze petycje. Także słuchajcie Państwo, ja bym może tutaj jeszcze, nie wiem, a Pan Burmistrz, proszę Was, Panie Burmistrze, prosimy tutaj, jest z Łasina, mamy tutaj kombaj, a Pan Burmistrz się boi tu do nas podejść. Proszę, brawo, także, że tutaj, także cieszę się, bo
dobra jest współpraca z panem burmistrzem, naprawdę się cieszę. Czy z panem starostą, przepraszam, tak samo, bo może troszkę nie tak po tym, jak powinno, po władzy, ale słuchajcie państwo, za użyczenie i tak dalej. Bardzo mi nam się współpracuje, jako związek, jako Marek Duszyński, wam powiem naprawdę z panem starostą, czy z panem burmistrzem, z panami wójtami. Naprawdę ja jestem w tym zaskoczony, że taka współpraca była. Teraz jeszcze bardziej okazali, sami proponowali, sami dodzwonili do Moniki, czy tutaj do pani Oli, czy do mnie, że o pomoc i tak dalej. Także jeszcze raz brawa dla tych ludzi tak samo, że jednak nam pomogli. I teraz oddam głos może panu staroście. Szanowni państwo, samorząd nie jest adresatem tych postulatów, ale samorząd widzi od dłuższego czasu co najmniej niepokojącą, już w tej chwili przekraczającą granicę zaniepokojenia sytuację w rolnictwie. Te wszystkie państwa postulaty są przedmiotem analizy również Rady Powiatu Grudziąckiego i na jutrzejszej sesji, jesteśmy z panią przewodniczącą, na jutrzejszej sesji Rada Powiatu podejmie stanowisko wyrażające głębokie zaniepokojenie tym stanem, wzywające rząd oraz Komisję Europejską do działań oraz solidaryzujący się z państwa protestem. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować za zachowanie bezpieczeństwa, wysokiej kultury tej organizacji. Zresztą z panem Markiem to nie pierwsze takie doświadczenie, bo jakiś czas temu był też protest, byliście państwo również tutaj u nas. Bardzo serdecznie za to dziękuję. My możemy przez to pracować w sposób niezakłóceny. Jak widzicie państwo, co chwilę wchodzą interesanci, bezpiecznie załatwiają swoje sprawy. Nikt nikomu nie przeszkadza. A ja bardzo serdecznie zapraszam państwa w razie potrzeby, a myślę, że wszyscy zważyliśmy, do wejścia do środka budynku. Drzwi są otwarte, jak widzicie. Tam można się ogrzać, można wypić coś ciepłego, można zabrać to jedzenie i w środku spożyć. Życzę państwu, żeby proces przyniósł skutek, to jest najważniejsze, żeby skończył się dla państwa pomyślnie, bezpiecznie, żeby to wsparcie społeczne, które wszyscy widzimy, również ludzi w mieście mieszkających, żeby ono państwa uskrzydlało i żeby ono trwało. I oby jak najszybciej ten proces przyniósł zamierzony skutek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto, żeby stało się zadośćuczynienie, wręczę tu z kolegą przewodniczącym naszego protestu te postulaty panu starosty, żeby przesłać na ręce prezydenta, premiera i ministra. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Szanowni państwo, ja może krótko, ale bardzo się cieszę właśnie za to, że jest u nas coraz większa jedność. Można powiedzieć, że i trzeba powiedzieć o tym, że ja jestem jednym z was również. Również pełnię funkcję burmistrza, jak wiecie, i ja zawsze, moim jakby celem jest bycie z wami, z ludźmi przede wszystkim. Moja rola jest trudna, można powiedzieć, bo jest i miasto, jest i gmina, ale jak wiecie, zawsze staramy się to jakoś połączyć, te wszystkie sprawy. A dzisiaj właśnie łączymy się w duchu tutaj tego rolnika, tego producenta, tej żywności, zdrowej żywności, pewnej żywności, chyba o to chodzi. I nie tylko, bo to jak wiemy, to nie możemy się ze wszystkim zgodzić, czy to warowania, ugorowania, ten Zielony Ład, no nie jest to w porządku. Wiecie dokładnie, o czym mówię i myślę, że to musi mieć taki wymiar. Cieszę się, że też ma to wymiar taki tak naprawdę ogólnopolski i nawet europejski. I może rzeczywiście ta Unia się trochę przebudzi, bo my wiemy, jak produkować, mało tego. Mamy dobre tu ziemię, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj nasze zagłębie jest dobrze doposażone, ale to samo się nie dzieje, bo wielu ludzi z miasta i opowiada, a bo mają, nie mają. No mają, pracują, to mają. Zawsze mówię, to nie przychodzi za darmo, jest ryzyko, trzeba coś zasiać, nie wiadomo, czy się sprzątnie, więc dzisiaj zależy to od nas przede wszystkim, jak to tłumaczymy, jak przekazujemy i nie bójmy się tego mówić o tym, że ta praca jest ciężka, że ta praca jest po nocy, w dniu, w nocy i nie wiem, i w zimę i tak dalej. Zresztą wiecie dokładnie, praca na polu to jest jedna sprawa, a praca przy hodowli to jest kolejna sprawa. Ale wiele jest takich czynników, więc ja się cieszę, że możemy tu być razem. Ja tu, jak mówiłem, wspieram was, będę was wspierał zawsze duchowo i nie tylko. Co możemy, to pomagamy. I tutaj właśnie z panem Markiem właśnie ta współpraca i również z panem starostą na tym naszych poziomach jest zawsze prawidłowa i dobra, bym powiedział, nawet bardzo dobra. Oczywiście, czasami musimy mieć odmienne zdania, ale to o to chodzi, żeby się usiąść do stołu i pogadać. Więc panie Marku, dziękuję za to, że pan tutaj jest tym organizatorem, tym zaczynem tego wszystkiego. Wobec takich ludzi by się po prostu pewnie nic nie wydarzyło. A wam za to, że odpowiadacie, bo to jest właśnie ta siła w tym, co organizuje i w tych, co przychodzą i oddają się temu również w pełni. Dziękuję.
Bardzo proszę. Słuchajcie, ja tak oddam tu jeszcze radnemu powiatowemu, ale jest najważniejszy punkt, słuchajcie, rolnicy. Jest u nas najgorsze, to może być od 12 lat, mówię szczerze, nasz budżet rolnictwa, te PKB, jest cały czas jednakowy.